perspektywy polityk mieszkaniowych, no to rodzi się pytanie, czy to powinien być przysłowiowy Kowalski, osoba fizyczna, czy też podmiot zbiorowy, instytucja. Z perspektywy ryzyk generowanych w ramach umowy kredytowej, która jest wieloletnią umową, na dekady czasami, zdaje się, że to ten podmiot zinstytucjonalizowany. Samorządy, podmioty, które są profesjonalistami, są łatwiejszymi kredytobiorcami z perspektywy banków, a to dlatego, że nie aktywują całej masy ryzyk, które pojawiają się w przypadku konsumentów. Z perspektywy marzeń, też tego przysłowiowego Kowalskiego, a wiemy, że w Polsce 70% osób marzy czy o tym, żeby mieć swoje mieszkanie, swój dom, albo żeby poprawić standard swojego mieszkania lub domu, no to z perspektywy tych ludzi, to oni, to na ich potrzeby należy odpowiadać, a na koniec drogi, banki to są instytucje usługowe. W związku z tym, jeżeli jest ktoś, kto ma jakąś potrzebę, a my możemy w ramach sektora bankowego tę potrzebę spełnić, no to chodzi o to, żeby z nim rozmawiać, a nie z jakimś wirtualnym ktusiem, który może i gdzieś by się pojawił, tylko że on nie ma potrzeb, do których banki byłyby użyteczne.